Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Dzień dobry Państwu. Mam zaszczyt poprowadzić dzisiejszy uroczysty apel z okazji powiatowych obchodów Święta Policji. W dniu dzisiejszym dowódcą uroczystości jest nadkomisarz Paweł Farion, naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie, który już wkrótce złoży meldunek o gotowości do rozpoczęcia apelu zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, inspektorowi Małgorzacie Fąfarze. Pod oddział baczność! Na prawo patrz! Dowódca uroczystości, nadkomisarz Farion, melduje gotowość do rozpoczęcia apelu z okazji obchodów Święta Policji. Pod oddział baczność, pod oddział spoczność. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Dowódcą pocztu flagowego jest młodszy aspirant Maciej Syryło. Flagowym jest sierżant sztabowy Ryszard Mamczura. Asystuje sierżant sztabowy Arkadiusz Czuryło. Dowódca uroczystości wyda komendy dla pocztu flagowego. Pod oddział baczność, na prawo, patrz! Poczet flagowy, baczność! Do podniesienia flagi państwowej, marsz! Flagę państwową podnieś! Co na obca
pododdział Baczność, pododdział Spocznij. Serdecznie witam Was, policjantki, policjanci i pracownicy cywilni policji. O zabranie głosu proszę komendanta powiatowego policji w Lubaczowie, młodszego inspektora Artura Wasiutę. Pani inspektor, proszę o pozwolenie zabrania głosu. Szanowna pani komendant, panie wojewodo, pani starosto, pani prokurator, panowie komendanci, czcigodny księże dziekanie, szanowni zaproszeni goście, panie, panowie policjanci, pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie. W tym roku obchodzimy 105. rocznicę powołania Policji Państwowej. Od 105 lat funkcjonariusze i pracownicy naszej formacji nieustannie realizują misję wiążącą się z wykonywaniem zawodu określonego jako służba społeczeństwa. Służba, która w rocie ślubowania jest służbą nawet z narażeniem życia. To my pielęgnujemy przekazywane nam od pokoleń wartości i realizujemy zadania polegające przede wszystkim na ochronie życia, a także mienia. To dzięki naszej służbie, rzetelności, oddaniu i profesjonalizmowi w sposób ciągły wzrasta poczucie społecznego bezpieczeństwa. Ocena ze strony bezpieczeństwa to nieodłączny element naszej służby. Ta ocena na terenie naszego powiatu jest dla nas pozytywna. Dzięki niej wiemy, że nasza obecność jest potrzebna, a nasze działania przynoszą zamierzone efekty. Panie, panowie policjanci i pracownicy cywilni policji, w tym szczególnym dla nas dniu składam wam najlepsze życzenia zdrowia i wytrwałości w stawianiu czoła codziennym wyzwaniom. Gratuluję odznaczonym i awansowanym. Życzę wam także zadowolenia z życia służbowego oraz prywatnego. Pamiętajcie, że to wy dzielnie realizujecie trudne zadania, jakie każdego dnia przynosi wam służba. Panie, panowie policjanci, dziękuję wam za trud, jaki wkładacie, stojąc na straży bezpieczeństwa publicznego, pełniąc służbę codziennie, niezależnie od pory dnia czy nocy. Społeczeństwo powiatu lubaczowskiego już wie, że może zawsze i w każdej sytuacji na was liczyć. Dziękuję również waszym bliskim, którzy tak samo jak wy zmagają się z trudnościami życia codziennego. Do nich kieruję przede wszystkim wyrazy wdzięczności i dziękuję za zrozumienie i cierpliwość. Drodzy pracownicy cywilni policji, również wam pragnę złożyć serdeczne życzenia oraz podziękowania za waszą pracę, jaką wkładacie w istnienie naszej jednostki. To od waszego zaangażowania w znacznej mierze zależy sprawność i skuteczność działań policji. Jeszcze raz bardzo wam za to dziękuję. Serdeczne podziękowania kieruję w stronę emerytów i rencistów z naszej jednostki. Dziękuję wam za przekazanie waszej wiedzy i doświadczenia młodym adeptom policyjnej służby, którzy mogli was godnie zastąpić w realizowaniu zadań służbowych. Życzę wam przede wszystkim dużo zdrowia, spokoju oraz zadowolenia z życia. Słowo dziękuję kieruję w stronę kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Pani komendant, dziękuję za okazane wsparcie podczas realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz zadań służbowych. Gratuluję jeszcze raz awansu na stopień inspektora policji i życzę dalszych sukcesów. Dziękuję obecnym na naszej uroczystości, panu wojewodzie, pani staroście oraz przedstawicielom samorządów lokalnych za przychylny stosunek do policji, a także pomoc w realizowaniu spraw związanych z zapewnieniem szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu lubaczowskiego. Bardzo dziękuję również za wsparcie finansowe i rzeczowe. Pani prokurator rejonowej w Lubaczowie dziękuję za stałą, codzienną i konstruktywną współpracę, którą bardzo sobie cenimy. Bardzo dziękuję księdzu dziekanowi za swoją wieloletnią obecność w życiu naszej jednostki. Wszystkich funkcjonariuszy, pracowników i zgromadzonych gości polecam modlitewnej pamięci. Słowa podziękowania kieruję do reprezentantów pozostałych służb mundurowych, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictw, za wspólnie realizowane działania i przedsięwzięcia,
na rzecz bezpieczeństwa powiatu lubaczowskiego. Dziękuję przedstawicielom związków zawodowych, funkcjonariuszy, jak też pracowników cywilnych za dobrą i merytoryczną współpracę oraz wsparcie w realizacji wielu przedsięwzięć. Drodzy Państwo, Panie, Panowie, Policjanci oraz pracownicy cywilni Policji, raz jeszcze życzę Wam, a także Waszym rodzinom, dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji zawodowej oraz dalszych sukcesów. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Panu Komendantowi. Pani inspektor, melduję, że zakończył. Szanowni Państwo, przed nami ceremonia wręczenia awansów na kolejne stopnie służbowe oraz odznaczeń. Za chwilę zostaną odczytane rozkazy mianowania. Pododdział, baczność! Rozkazem personalnym komendant główny Policji inspektor Marek Boroń mianował. W Korpusie Oficerów Starszych Policji pod inspektora Krzysztofa Fariona, pierwszego zastępcę komendanta powiatowego Policji w Lubaczowie na stopień młodszego inspektora. Rozkaz podpisał komendant główny Policji inspektor Marek Boroń. Rozkazami personalnymi komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie inspektor Jarosław Tokarczyk mianował. W Korpusie Oficerów Młodszych Policji na stopień nadkomisarza jednego policjanta, na stopień komisarza jednego policjanta. W Korpusie Aspirantów Policji na stopień aspiranta sztabowego 6 policjantów, na stopień starszego aspiranta 5 policjantów, na stopień aspiranta 4 policjantów, na stopień młodszego aspiranta jednego policjanta. Rozkaz podpisał komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie inspektor Jarosław Tokarczyk. Rozkazami personalnymi komendant powiatowy Policji w Lubaczowie młodszy inspektor Artur Wasiuta mianował. W Korpusie Podoficerów Policji na stopień sierżanta sztabowego 8 policjantów, na stopień starszego sierżanta 5 policjantów, na stopień sierżanta 3 policjantów. W Korpusie Szeregowych Policji na stopień starszego posterunkowego 2 policjantów. Rozkaz podpisał komendant powiatowy Policji w Lubaczowie młodszy inspektor Artur Wasiuta. Pododdział, spocznij! O wręczenie aktów mianowania proszę zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektora Małgorzatę Fonfarę wraz z komendantem powiatowym Policji w Lubaczowie młodszym inspektorem Arturem Wasiutą. Komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie mianował na stopień nadkomisarza Policji komisarza Marka Kobylarza. Na stopień komisarza Policji podkomisarza Grzegorza Ludwiczuka. Na stopień aspiranta sztabowego Policji starszego aspiranta Krzysztofa Bundyrę. Na stopień aspiranta sztabowego Policji starszego aspiranta Łukasza Dudę. Na stopień aspiranta sztabowego Policji starszego aspiranta Piotra Łuczyszyna. Na stopień aspiranta sztabowego Policji starszego aspiranta Pawła Kłosa. Na stopień aspiranta sztabowego Policji starszego aspiranta Andrzeja Roznera. Na stopień starszego aspiranta Rafała Kurysia. Na stopień starszego aspiranta Tomasza Leszczawskiego.
szereg, w lewo, wzrok, do szyku, marsz. Wyróżnieni policjanci, krok na wprost, marsz. Na stopień starszego aspiranta, aspiranta Marcina Krzemienia. Na stopień aspiranta, młodszego aspiranta Mateusza Paszczowego. Na stopień aspiranta, młodszego aspiranta Malwinę Balawender. Na stopień aspiranta, młodszego aspiranta Krzysztofa Michalika. Na stopień aspiranta, młodszego aspiranta Radosława Pilipa. Komendant powiatowy Policji w Lubaczowie mianował na stopień sierżanta sztabowego Policji starszego sierżanta Artura Zająca. Na stopień sierżanta sztabowego Policji starszego sierżanta Marka Zarosę. Na stopień sierżanta sztabowego Policji starszego sierżanta Magdalenę Szałaj. Na stopień sierżanta sztabowego Policji starszego sierżanta Grzegorza Sara. Pierwszy szereg, w lewo, wzrok, do szyku, marsz. Wyróżnieni policjanci, krok na wprost, marsz. Na stopień starszego sierżanta Policji, sierżanta Mariusza Frankowskiego. Na stopień starszego sierżanta Policji, sierżanta Klaudię Maksymiec. Na stopień starszego sierżanta Policji, sierżanta Macieja Szularza. Na stopień sierżanta Policji, starszego posterunkowego Karola Kornadę. Na stopień sierżanta Policji starszego posterunkowego Krzysztofa Kowalskiego. Na stopień starszego posterunkowego Jakuba Pałczyńskiego. Na stopień starszego posterunkowego Natalię Żdan. Pierwszy szereg, w lewo, wzrok, do szyku, marsz. Na stopień sierżanta Policji starszego posterunkowego Bartłomieja Choreczego. Na stopień sierżanta sztabowego Policji starszego sierżanta Grzegorza Traczyka. Na stopień młodszego aspiranta Policji, sierżanta sztabowego Macieja Syryłę. Na stopień sierżanta sztabowego Policji, starszego sierżanta Ryszarda Mamczurę. Na stopień starszego sierżanta Policji, sierżanta Marzenę Mroczkowską.
Bardzo dziękuję. Teraz w imieniu awansowanych o zabranie głosu proszę nadkomisarza Marka Kobylarza, komendanta komisariatu policji w Oleszycach. Szanowni Państwo Komendanci, Szanowni Goście. Służba w Policji związana jest z wieloma trudnościami, poświęceniem i ryzykiem. Ale każdy z nas nosi mundur z dumą. Codziennie staramy się dbać o bezpieczeństwo, stając niejednokrotnie przed niebezpieczeństwem. Wielokrotnie udowadnialiśmy, że słowa lotu ślubowania są dla nas największym zobowiązaniem. Często doświadczamy sytuacji trudnych, ale jesteśmy silni dla kraju, dla społeczeństwa i dla naszych rodzin. W tym roku obchodzimy 105. rocznicę powstania naszej formacji. Dlatego też w tym szczególnym dniu dla policji w imieniu wszystkich awansowanych chciałbym serdecznie podziękować za docenienie naszego zaangażowania, poświęcenia i awansowanie nas na wyższe stopnie służbowe. Dziękujemy. Dziękuję nadkomisarzowi Markowi Kobylarzowi. Szanowni Państwo, teraz nastąpi wręczenie odznaczeń Statutowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów i Pracowników Policji. Decyzją kapituły Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji z dnia 1 lipca 2024 roku honorową odznakę za zasługi dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji otrzymał młodszy inspektor Artur Wasiuta. Odznaczenie zostało wręczone na wojewódzkich obchodach Święta Policji w Rzeszowie. Medal z okazji 30. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów dla pani Barbary Broś, starosty powiatu lubaczowskiego, młodszego inspektora Artura Wasiuty, komendanta powiatowego policji w Lubaczowie. Proszę wymienione osoby o wystąpienie przed trybunę honorową. O wręczenie odznaczeń proszę wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów nadkomisarza Norberta Tylutkiego wraz z zastępcą komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie inspektorem Małgorzatą Fonfarą. Dziękuję bardzo. Medal 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów dla podpułkownika Straży Granicznej Zbigniewa Mikusa, komendanta placówki Straży Granicznej w Lubaczowie, podpułkownika Straży Granicznej Mariusza Krzyśkowskiego, komendanta placówki Straży Granicznej w Choryńcu-Zdroju. Proszę wymienione osoby o wystąpienie przed trybunę honorową.
Obręczenie odznaczeń proszę wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów nadkomisarza Norberta Tylutkiego wraz z zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektorem Małgorzatą Fąfarą. Dziękuję bardzo. Medal w setną rocznicę powołania Policji Państwowej dla starszego kapitana Piotra Szpytry, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie. Proszę wymienioną osobę o wystąpienie przed trybunę honorową. Obręczenie odznaczeń proszę wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów nadkomisarza Norberta Tylutkiego wraz z zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektorem Małgorzatą Fąfarą. Dziękuję bardzo. Brązowy medal za zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów dla młodszego inspektora Krzysztofa Fariona, pierwszego zastępcy komendanta powiatowego Policji w Lubaczowie, nadkomisarza Marka Kobylarza, komendanta komisariatu Policji w Oleszycach. Proszę wymienione osoby o wystąpienie przed trybunę honorową. Obręczenie odznaczeń proszę wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów nadkomisarza Norberta Tylutkiego wraz z zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektorem Małgorzatą Fąfarą. Dziękuję bardzo. Teraz przystąpimy do kolejnej części uroczystości wystąpienia zaproszonych gości. O zabranie głosu proszę zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektora Małgorzatę Fąfarę. Świadczy o tym, że to
Komenda Powiatowa w Lubaczowie dobrze współpracuje, jest dobrze opierana przez władze samorządowe, władze wojewódzkie, wszystkich pozostałych przedstawicieli służb mundurowych, jak i prokuraturę. Pan komendant wojewódzki w swoim liście w zasadzie zawarł wszystkie tezy i wszystkie życzenia, o których już mówił pan komendant powiatowy w Lubaczowie, więc pozwolę sobie przekazać ten list na ręce pana komendanta. Natomiast państwu chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że tak liczne grono osób jest dziś awansowanych, dostało odznaczenia. Jesteście już kolejną jednostką, do której przyjeżdżam na to święto i chyba najliczniejszą na tę chwilę, najliczniejszej grupie osób, której podałam rękę i pogratulowałam tych awansów. Chcę powiedzieć, że tak jak i wszyscy uważamy, że nasza służba jest ciężka, wymaga wielu poświęceń, wymaga przede wszystkim poświęceń życia rodzinnego, ale ja osobiście uważam, że jest bardzo satysfakcjonująca. Chciałabym tylko państwu życzyć jednej rzeczy. Oczywiście poza tym, że tyle samo powrotów ze służby, co wyjścia do służby, ale jednej rzeczy chciałabym państwu życzyć wszystkim. Żebyście wstając rano, wychodząc do służby, mogli sobie powiedzieć, że idę do tej służby, bo chcę do niej iść. Nie, że muszę, nie, że tak trzeba. Chcę iść do służby. Chcę ją godnie pełnić, służyć społeczeństwu. Życzę państwu wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję pani komendant. Zabranie głosu proszę wicewojewodę podkarpackiego pana Tomasza Lorenza. Szanowna pani komendant, panie komendancie, szanowni samorządowcy, zaproszeni goście, funkcjonariuszki i funkcjonariusze policji, pracownicy cywilni komendy powiatowej policji. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za dzisiejsze zaproszenie na święto, na obchody 105-lecia powstania policji. Bo wszyscy wiemy, że policja powstała 24 lipca 1919 roku, czyli kilka miesięcy po tym, jak Polska uzyskała niepodległość, gdy tak naprawdę te granice dopiero się kształtowały. Wiemy, że były walki na Śląsku, szła Armia bolszewicka ze wschodu. 20 rok to Wielka Bitwa Warszawska. A wy musieliście tworzyć swoje struktury. I tworzyliście te struktury w okresie międzywojennym. Też wielu was w czasie II wojny światowej, z tego względu, że pracowało w policji, służyło w policji, było aresztowanych, gdzieś wywiezionych na daleki wschód. Później okres PRL-u, przekształcenie policji w milicję obywatelską. Wreszcie lata 90., gdy z powrotem powróciliście do nazwy Policja i zaczęliście od nowa budować zaufanie. Zaufanie do munduru to jest bardzo, bardzo ważne. Szanowni państwo, co można wam życzyć? Przede wszystkim stabilizacja. Jeżeli stabilizacja jest, to łatwiej się pracuje. Większych nakładów. Wczoraj pan premier zapowiedział, że Policja dostanie około 1 miliard więcej na inwestycje. I miejmy nadzieję, pani komendant, że te inwestycje, które są zaplanowane na terenie województwa podkarpackiego, a w tym też jest jedna inwestycja tutaj na terenie powiatu lubaczowskiego, że one będą w przyszłości realizowane. Policjanci też oprócz tej służby też potrzebują komfortowych warunków pracy, a wiemy, jak to czasami na niektórych komisariatach wygląda. Ten akurat, ta komenda jest pięknie odmieniona, ładnie tutaj wszystko wygląda, ale jeszcze kilka lat temu praktycznie jak się tu przychodziło, to tak różnie to wyglądało. Były takie komisariaty, pamiętam pierwszą moją wizytę na komisariacie w Oleszycach. To szanowni państwo, też się zastanawiałem, gdzie jest to główne wejście. To jakieś takie wypełniane. Czy to jest tutaj główne wejście, czy nie, ale się
Państwo, przed Wami są nowe wyzwania. Pojawiają się nowe zagrożenia. Też musicie się ciągle szkolić. Czasami tam gdzieś trwa dyskusja, jak długo te szkolenia powinny się odbywać. Ale myślę, że to wszystko będzie służyło do tego, żebyście podnosili swoje kwalifikacje, swoje umiejętności, bo ich chodzi o cyberprzestępczość i inne zagrożenia. Na sam koniec, szanowni funkcjonariuszki i funkcjonariusze, chciałbym Wam wszystkim pogratulować awansów. Tutaj Pani Komendant, tak przeliczyłem, że około chyba 25% policjantów dostało awanse, bo gdzieś jest około setki, a tutaj gdzieś jest około tak 25. Także moje gratulacje również tym wszystkim, którzy otrzymali medale, odznaczenia. Jest to pewnie symboliczny medal, ale zawsze dumnie się go nosi na piersi. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu. O zabranie głosu proszę Panią Barbarę Broś, starostę powiatu lubaczowskiego. Pani Komendant, Panie Komendancie wraz z funkcjonariuszkami i funkcjonariuszami Policji, Panie Wojewodo, służby mundurowe, zaproszeni goście. Pozwólcie, że swoją wypowiedź z okazji Święta Policji rozpocznę od podziękowań, które chciałam złożyć na ręce Pana Komendanta. W imieniu własnym Zarządu Powiatu w Lubaczowie, a także samorządowców z terenu powiatu. Chciałam złożyć na Pana ręce serdeczne podziękowania za bardzo dobrą współpracę z samorządowcami z terenu powiatu lubaczowskiego. W sposób szczególny, Panie Komendancie, chciałam podziękować za Waszą obecność podczas licznych wydarzeń organizowanych przez nasze samorządy. Wśród nich chciałabym wymienić te powiatowe, jak Festiwal Turystyki Rowerowej, i podziękować za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom poszczególnych wydarzeń, rajdów organizowanych w ramach tego przedsięwzięcia. Serdecznie dziękuję także za każdą obecność ze stoiskami promocyjnymi, jak chociażby podczas ostatniego powiatowego Dnia Dziecka. Ale wiemy, że jesteście obecni także w terenie naszego powiatu z takimi przedsięwzięciami. Bardzo dziękuję również za obecność policji wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu, bo takie akcje, spotkania z policjantem są często przez Państwa organizowane. I za wszelkie inne przejawy współpracy. Jednocześnie do tych podziękowań chciałam, Panie Komendancie, dołożyć także słowa zapewnienia o tym, że samorząd powiatu lubaczowskiego oraz wszystkie samorządy z terenu powiatu doceniają to, że dbacie o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Za to wszystko serdecznie jeszcze raz dziękuję. Święto Policji to oczywiście okazja do życzeń, które chciałabym wszystkim Państwu z tej okazji złożyć. Paniom, Panom, policjantom, ale także pracownikom cywilnym. Szanowni Państwo, doskonale wiemy, że nie zawsze społeczeństwo akceptuje w taki sposób, jaki byśmy oczekiwali, pracę policjanta. Życzę, aby to w dalszym ciągu zmieniało się i szło tylko i wyłącznie w lepszą stronę. Państwa praca wymaga od nas, obywateli, od społeczeństwa szacunku. Bo służba, jaką wykonujecie, jest niejednokrotnie z poświęceniem własnego życia i zdrowia dla naszego dobra.
Życzę, aby zaufanie ze strony społeczeństwa było jak największe, bo w pełni na nie zasługujecie. Wszystkim awansowanym, wszystkim odznaczonym składam serdeczne gratulacje. Dziękuję również za wyróżnienie, które traktuję jako zobowiązanie do dalszej pracy i współpracy. Chciałabym także przekazać pozdrowienia dla Waszych rodzin, bo zdaję sobie sprawę, jak trudno jest policjantom pogodzić życie zawodowe z życiem osobistym. Życzę dalszych sukcesów i niech Wasz patron strzeże Was zawsze od złego i błogosławi. Bardzo dziękuję. Dziękuję Pani. O zabranie głosu proszę Panią Agnieszkę Nieckarz-Proszek, prokuratora rejonowego w Lubaczowie. Państwo komendanci, szanowni funkcjonariusze i funkcjonariuszki Policji, pracownicy cywilni Policji, drodzy Państwo, jest mi niezmiernie miło i zaszczytnie stanąć tutaj dziś przed Wami w tak ważnym dniu, ważnym nie tylko dla Was, ale dla całego społeczeństwa. Obchodzimy dziś Święto Policji. Święto, które przypomina nam o istotnej Waszej roli, poświęceniu w służbie. Codziennie bowiem stajecie na pierwszej linii frontu, niosąc bezpieczeństwo, porządek, niosąc pomoc wszędzie tam, gdzie jesteście potrzebni. Wasza praca wymaga odpowiedzialności, determinacji, profesjonalizmu i empatii. Służba w Policji to nie tylko zawód, to powołanie. Codziennie wracając po pracy, zdejmując mundur, nie przestajecie być policjantami. Jesteście nimi zawsze. Wiem, że wielokrotnie rezygnujecie z własnego, prywatnego, wolnego czasu dla pracy, dla służby. W dzisiejszym świecie pełnym wyzwań, niepewności, nowości, Wasza rola staje się jeszcze bardziej kluczowa. Walczycie z przestępczością, pilnujecie bezpieczeństwa na drogach, interweniujecie w sytuacjach kryzysowych, rozwiązujecie konflikty, niesiecie pomoc każdemu, kto o taką pomoc poprosi. Z okazji Waszego święta życzę Wam wszystkiego dobrego, ale przede wszystkim zdrowia, siły i wytrwałości. Abyście zawsze bezpiecznie wracali do swoich domów. Aby Wasza praca była doceniona, również finansowo. Aby Wasze poświęcenie w służbie zyskało szacunek i wdzięczność. Korzystając z okazji, chciałam także podziękować za owocną i bardzo dobrą współpracę z prokuraturą rejonową w Lubaczowie. Wiem, że zawsze prokuratorzy, pracownicy prokuratury mogli liczyć na Wasze wsparcie i pomoc, za co naprawdę serdecznie dziękuję. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Wszystkim awansowanym, wszystkim odznaczonym serdecznie gratuluję. Jestem przekonana, że wszyscy zasłużyliście na takie wyróżnienie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Ktoś z Państwa tu obecnych chciałby jeszcze zabrać głos? Tak, przepraszam, że się wyrywam. Nie zapowiedziałem. Szanowni Państwo, Pani Starosto, Pani Prokurator, Czcigodny Księże, uciekanie, wszyscy zaproszeni goście byli w godności urzędu stanowiska. Serdecznie Was witam w imieniu burmistrza Krzysztofa Szpyta i swoim własnym. Cieszę się, że możemy razem świętować wraz z policją ich święto. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem
skali awansowanych, skali wyróżnionych, no jest to coś niesamowitego. I tak jak ktoś wspomniał, chyba w innej komendzie powiatowej takie rzeczy się nie zdarzyły, prawda? Serdecznie witam pana komendanta, którego jeszcze nie znałem. Szanowni państwo, pozwólcie, że zwrócę się bezpośrednio do pracowników policji, czyli policjantek, policjantów i pracowników cywilnych. To dziś wasze święto. Szanowni państwo, dziękujemy wam za to, że Lubaczów jest miastem bezpiecznym, że czujemy się tu dobrze, że na co dzień nie boimy się o nasze żony, nasze dzieci, nasze wnuki. To jest wasza zasługa. I choć na co dzień widzimy tylko tych policjantów w radiowozach, zdajemy sobie sprawę, jak wielka praca wykonywana jest w tle. W biurze, nie tylko w biurze, również w terenie, choć tej pracy na co dzień nie widzimy. Dziękujemy wam za to, gratulujemy tej pracy, tych awansów, tych dokonań, tych osiągnięć. I chciałbym wam życzyć, nie chciałbym, a życzę, życzę wam wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, dużo radości, dużo sukcesów, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu, w życiu zawodowym. Cóż jeszcze mogę dodać? Taka mała dygresja na koniec. Otóż, kiedy pan komendant wspomniał rocznicę powstania Policji Państwowej, no poczułem niejako jakby dumę, ponieważ ja jestem wnukiem przedwojennego lubaczowskiego policjanta Jana Sikory, który był jedynym w powiecie lubaczowskim pracownikiem służby kryminalnej. Niestety nie miałem dziadka okazji poznać, ponieważ został zamordowany przez NKWD na Brytkach. Szanowni państwo, wszystkiego najlepszego. I dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję panu bardzo. Szanowni państwo, nasza uroczystość dobiega końca. Teraz odbędzie się odprowadzenie z sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie. Dowódca uroczystości, nadkomisarz Paweł Farion, wyda komendy do odprowadzenia sztandaru. Pod oddział baczność. Sztandar Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie odprowadzi. Komisarz Fariot melduje zakończenie uroczystego apelu. Pododdział spocznij. Szanowni państwo, nasza uroczystość dobiegła końca. Dziękuję państwu za przybycie i zapraszam do wspólnego zdjęcia. Bardzo dziękuję. Zapraszam do Rzeju. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Wdzięczność za to, co robią. Zapraszam. Zapraszam. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Gratuluję. Bardzo dziękuję. Zrobię ci zawodzący. W imieniu tej zielonej straży. Dziękuję wam bardzo. Ja wam również gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. A nie trzeba było. Gratuluję. Wygrodzenia. Dziękuję. Dziękujemy za zaproszenie. Za współpracę. Dziękujemy profesjonalne uroczystości. Widzicie to. Ale to bardzo fajna uroczystość. Miłego świętowania życzymy. Jeszcze raz gratuluję naszemu pięknego przyjacielu, wszystkiego. Przyjacielu mówiłem, że zapraszamy. Kolejna strona, panie komendancie. Dziękuję serdecznie za wyróżnienie. Panie komendancie, jest to dla mnie bardzo.